Hejka. Dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj do ogródka. Jest mega gorąco, więc pewnie zerwiemy co trzeba i będziemy stąd spalać. Coś chcesz powiedzieć? Nie. To wszystko. Tak. W foliaku dzisiaj milion stopni. Wilgotno. Więc nie da się tam po prostu wytrzymać. Jest jakaś masakra. Ja właśnie wylazłam, teraz wszedł Adrian. Ale zrywamy pomidory, bo dojrzewają kolejne. Także fajnie. I chcieliśmy fasolkę, ale fasolki na razie nie ma nowej. Dopiero będzie pewnie. Pierwszy burak, którego dzisiaj wyrwałam. I kurde, powiem wam, całkiem niezły okaz. Całkiem duży, fajnie. Będę robiła jutro chłodnik. Jest idealna pogoda, jest gorąca na maksa. Więc wykorzystam buraki. Tu ostatnie tchnienia mieczyków już przekwitają i więcej nie ma. Także nawet ich nie ścinam, na razie zostawiam, dopiero później zetnę. I tu będziemy robić, może w następnym filmie, albo jeszcze w kolejnym, tu będzie pas cebulowych roślin, czyli żonkile, tulipany, hiacynty. Te na pewno mamy i te na pewno będziemy sadzić. A, i szafirki jeszcze zamówiliśmy. No i potem, jak będzie o czas, to na pewno dosadzę mieczyki. Tutaj te dynie malutkie takie. Tu po ziemniakach na razie odpoczywa ziemia. Będziemy działać też. No, ale idę do mojego ulubionego miejsca w ogródku chwilowo. Astry. Dynie, kukurydza i słoneczniki. Tutaj jest najlepiej. Ten jakby ten zakątek mi się najbardziej podoba. Cały czas niezmiennie. No i co chwila znajdujemy jakieś nowe dynie. O, na przykład tu jest jedna. Zobaczcie. Nie widać nic. Widać, nie widać, widać, nie widać. Ja zasłaniam teraz oczywiście sobą. O, tutaj jest jedna. Tam są te pomarańczowe, które już będą powoli dojrzewać i to jest tam jasiema. Tam jest mój ulubieniec, zaraz wam go pokażę, w sensie moja ulubiona dynia. O, tam wisi. Tam. O, tu mój ulubieniec i tu jest jeszcze jedna, też już się robi pomarańczowa. Te dzisiaj tak oklapły. No, wczoraj już też takie były. No, jest za gorąco po prostu. A tu nawet nie wiemy, gdzie podlewać w sumie, bo widzicie, jak to wygląda. Gdzie pan idzie, panie Ardianie? A co tam, ściemniasz? No, mówię, że nie wiemy, gdzie podlewać te dynie, a że tak oklapły. Byśmy musieli tu mieć taką polewaczkę, co się uruchamia po zmroku. Chociaż tam w cieniu, tam trawa jest mega mokra, czyli i w foliaku też jest bardzo wilgotno. Ale ja foliaku tutaj podlałem. Aha. No ale trawa wilgotna, no. Tutaj astry i cynie. Powiem wam, że pierwszy raz je mamy jakby i ja w ogóle pierwszy raz je mam gdzieś tam w ogródku, coś takiego. Nigdy u mnie w domu nikt nie hodował i nie wiedzieliśmy, że one wyrosną aż takie wysokie. Ale na pewno je za rok posadzimy, w sensie jest taki plan, będziemy zbierać i suszyć nasionka. Bo są naprawdę fajne i rzeczywiście pszczółki przylatują, nie? O, tutaj dzisiejsze zbiory. Ja wyrwałam buraki. A, to już mówiłam. Buraki i pomidory są, no, dzisiaj. I nic więcej. To wszystko. Tutaj jeżówka też już przekwita. Część nasion już wzięłam. Kwiatów zerwałam do wysuszenia. Te zostawiam, żeby ptaszki mogły się najeść później. Niech się cieszą. I tak powoli zbieramy nasiona, żeby mieć na za rok ze swoich.
A Adrian co? Pieli jak zawsze. Dzisiaj jest takie słońce, jest tak gorąco. W sensie, no fajnie, bo było zimno, padało i tak dalej. Teraz znowu idziemy. Patrz, to papryka. O kurde, największy okaz chyba, jaki dotychczas. Będzie taka prawie normalna. No, widać ją tu? Czekaj, bez za ciemno. O, zobaczcie tą paprykę, jaka wielka. No, boska jest. Nie powiem, że nie. No tutaj znowu cynie. Turki. To nie są cynie, to są nagietki. Kurwa. Cały wywód o nich puściłam i powiedziałam, że to cynie. Ale mówiłam o nagietkach, no. Tu można rzucić okiem na nową zrębeczkę, jak to wygląda. Dobrze się o niej chodzi bardzo. I wreszcie jest tak fajnie to zrobione i ogarnięte. Nie wiem, czy cokolwiek widać, bo ja też nie widzę, czy widać, także jest moc dzisiaj. Teraz trochę polewania ścieżek i musimy donieść wody do zbiornika, bo ma być gorąco. No i to w sumie na tyle dzisiaj, nie? Liczymy na to, że jak jest taka pogoda, jest tak gorąco, to jeszcze nam arbuzy dojrzeją. Ale może to tylko marzenia. Zobaczymy. I to by było dzisiaj na tyle. Żegnamy się i do następnego w wielkim skwarze. Coś chcesz powiedzieć? Tak. Nie sądziłem, że będę musiał to kiedykolwiek powiedzieć, ale pamiętajcie, że jak macie jarmuż albo sałatę... Przestań! To jest chamstwo. To do widzenia. Pa! No, nauczyłbym ich czegoś, może ktoś jeszcze tego nie wie.